Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Znowu gramy w Lola i to znowu ja, Cino. No i tym razem gram sobie AD Kiery Sivir. No a tutaj, jak widać, mamy Xerata na midzie, Rengara w jungli, Elizę ze mną na supporcie, czyli Elise, przepraszam. No i Kha'Zix, mój brat, gra na topie. No i a przeciwnicy to widzicie, Draven, Fizz, Rengar, Kha'Zix i Ahri. W sumie Fizz i Ahri to są midowcy, więc nie wiem, który z nich pójdzie na support, ale chyba Ahri. Albo Fizz, bo wziął uzdrowienie. No a jako, że gram AD Carry, to startujemy tak. Dorana nie biorę, bo nie opłaca się go brać. Rengar? Co? On przecież w jungli. My mamy junglera Rengara i oni mają junglera Rengara. Aha, nie no, Elise będzie trollować, dobra. Bo tutaj było lekkie niezrozumienie. A ja solo bot. Dobra, YOLO. Aha, and learn English. W ogóle teraz Xerath ma, dostał reworka i teraz jego ulti jest po prostu masakryczny, ma taki zasięg, że może noromnąć Barona nawet z tego. W ogóle co tam, tam Fizza widziałem na topie? Dobra. Tutaj widać Elise tańczy kankana. W sumie ta Sivir to... Aha, ona ma taki dziwny taniec trochę. Ale dobra. Że niby to jest taniec. Dobra. Temu damy kilka hitów. Dobra, idziemy. No dobra, idę. Wiem, że chcesz drugi level. Dobra. Ja kontra Draven i kto? No kto? Młody, to znaczy nie młody, tam Ahri? Co? Fizz z Kha'Zixem? Ej, teraz... Ha, solo bota mam na Dravena. Jeżeli Draven ogarnia, to ja padam. Oje, kurde, to u nas trolle uni, lol. No to mamy meczyk. Ale ogólnie mam nadzieję, że będę lepszym AD Carry niż ten tutaj Draven. Znaczy, no last hit jak na razie mi wchodzą. Zobaczymy jak długo. No, już jakiś tam damage mu zadałem. On mi też, ale nie tak dużo jak ja jemu. Ho, widzę, że tam mój braciszek mimo... O kurde, nie wszedł last hit, mimo że na dwóch to tam... Tam trochę miecie. Kurde, no niestety nie jeszcze ten las. Ale tu widzę, że już się chce tutaj Draven naparzać. No i niestety wygra ze mną. No i kuźwa, niestety. Pff, miałem barierę, miałem flesza i gdybym to użył, to mógłbym go pojechać. A co on tutaj ma? Też ma? No też ma, kurde. Oczywiście spieprzyłem to jak najbardziej. Spartoliłem to bardzo mocno, bo on jeszcze użył flesza. Kurde. Zazwyczaj jak gram AD Carry, to zazwyczaj ja zajczę First Blood, ale tutaj no niestety mi się nie udało. Ogólnie ma 17 farmy, już ja tylko 11, muszę nadrobić. Ogólnie Lux to jest bardzo łatwa do farmienia. Dzięki właśnie dobrym skillom, którymi się po prostu bosko farmi. Ale no niestety
Kiedy miniony mają już mało HP, to pod wieżą ich już tak nie sfarmię. No. Jak teraz hity mi nie wchodzą. Tak bardzo niestety. W ogóle nie wiem, czy przed Q od Dravena mogę się wybronić w moim E. Oho, grubo. No, no, no. Widzę, że tutaj teraz już cienko idzie. Nie wygram z nim, więc się tutaj nie rzucam. Znaczy nie wygram. Nie wiem, czy tak nie wygram, ale po prostu się na razie nie rzucam do niego. Trochę go scharaszuję właśnie. A kiedy trzeba będzie, to po prostu się na niego rzucę. Chociaż mam nadzieję, że będę miał manę. Bo tutaj Draven, wiadomo, jeszcze ma ulti. No, niestety użył bariery, więc... Niestety, kurde, tutaj teraz mi będzie farmić. Więc sobie chyba nie pofarmię. No i tutaj jeszcze Rengar idzie, a ja oczywiście nie mam many. Więc nic tutaj, no, nie zrobię niestety. Znaczy na razie postaram się las hitować. No ale jeżeli ona będzie mi kraść te miniony, to ja tu w ogóle nic nie będę mieć. Dobra. O, nice. Ogólnie to każdy minion powinien być przeze mnie zlashitowany. A przynajmniej prawie każdy. Ale no... No właśnie, o, właśnie. No, od wieży niestety się nie uchronię przed jej hitami. Noż kurde! Elise. Musisz mi zabierać moją farmę? Ja się tutaj czaję, żeby zrobić jakiegoś place na nic. Ale no mi niestety nie wychodzi. Postaram się przynajmniej farmić. Ja pierdzielę, nie pofarmię sobie, no nie pofarmię. Ale mam lepszą farmę od niego z tego co widzę. Na razie to jemu ciężko farmić. Przez to, że Elise tutaj jest. Ja mógłbym się w końcu cofnąć. Bo nie mam... Bo nie mam tutaj, kurde, nie dość, że many, to żadnego damage'a, no 99 tylko AD mam. Więc to lipa trochę z tym jest. O kurde! Trochę to tutaj, kurde, było... Ale to było trochę pewne, że jest gank, bo... Bo Draven się na nas rzucił. No ale udało nam się przeżyć. Dobra.
co teraz? Nie no. Zrobię berserki na attack speed. Kupię trochę tego i tego. I to. No brawo, Elise, brawo. Ale nic na to się nie poradzi, trzeba grać po prostu dalej. Ciężko jest nam, bo no niestety mamy tutaj retardy. 43 farmy, no ale lepiej mam niż on, tylko że on ma już 2 kile. No, no, kurde mo. Dobra. Weszły mi teraz hity, tutaj widzę, że znowu Elise idzie do mnie. Tu postawię tego warda. A tam zaraz znowu zwarduje. No. Żeby mnie czasem tutaj nie zaskoczył ten Rengar po raz drugi. Teraz by się przydało w ogóle tą wieżę już zniszczyć. Tutaj będziemy trochę go z daleka haraszować. Kurde, wieża niestety nie trafi. Dobra, wieża zniszczona, więc tutaj już mamy plusik. Ale no niestety się tutaj Elise trochę za bardzo chyba rzuciła. Nie no, w sumie tego ładnie tutaj zaraszowała. No. Serio? Tak mi będziesz teraz farmę zabierać? Kurde. Nie dość, że ona mi farmę zabiera, to jeszcze mi na hity nie wchodzą. Ogólnie też musisz ten, miałem mieć 100 farmy. Cienko mi tutaj teraz idzie tym AD carry. Kurde, kurde, nie! Dobra, jakiś tam damage jest. Ale no niestety nie aż tak dużo. Najpierw by się przydało właśnie Dravena wykończyć. Tutaj widać, że ten gang mu coś ten nie wyszedł. Chyba będzie próbował z tej strony. Czy... Nie, nie, nie będzie. Dobra, my sobie to swoimy, jakie nie ma. Coś tam, o właśnie, właśnie. Ja sobie myślę, gdzie jest ten Draven? A on tutaj właśnie się zapuścił trochę za bardzo. O, tutaj flash, no, ale no, coś jej tutaj nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło jej. Chociaż, nie no, padnie. Padła. W ogóle tu gdzieś zaszedłem, nie wiem po co. Można by się wrócić. Dobra. Się wróciłem po ty. W sumie można by to już. To też sobie kupić. Żeby mieć już większy damage. No i no, kryto oczywiście. Dobra. Report Rengar. Wy się tylko reportowali. Dobra, nieważne. Tutaj oj. To właśnie wyglądało groźnie, no i niestety. Niestety no. Nie udało się Rengarowi przeżyć.
Ale tam teraz mój brachor robi jakieś place'y i no rozwali, pewnie, że go rozwali. Tutaj się będzie napalał na resztę, ale nie, młody, nie. No właśnie, nie, chociaż, nie no. Nie, mówiłem, że nie. Za bardzo. Dobra, zniszczyli naszą wieżę na midzie, ale my za to ich na topie. I chyba właśnie będziemy puszować następną. Bo tutaj chyba, nie no, raczej się już cofają, ale... Widać, że damage już mam jakiś tam większy. I tutaj w połączeniu z Eris, no... Nieźle nam to idzie. Ale tutaj widać, Ari weszła, kurde, już przed nią nikt raczej nie ucieknie. Musiałem odpalić ulti, bo właśnie niestety by mnie dogonili. O, jakiś tam damage mam. Chociaż i tak już jej nie ubiję. Elisa, aha. Tak, ona już zabita. Ale ja no na szczęście zdążyłem się uratować tam. Be careful. Draven. Tylko Ari, dobra, Ari. O kurde, wszyscy idą. Chociaż nie no, mógłbym zrobić speedpush. Dawać. YOLO. Mam ten. Mam błysk i... bariery, więc nie no, oni tam sobie dadzą radę. Pięknie. Autoatak muszę włączyć, bo ostatnio właśnie grałem supporty i musiałem włączyć, żeby czasem tutaj nie raz hitować mojemu AD carry. A ja to wykorzystuję po prostu i kurde, no niestety złapał mnie. To był tutaj mój błąd i niestety nawet... Niestety we dwójkę, więc no padam. Tu nie miałem szans. Niestety. Trochę to było z mojej strony złe. Że w ogóle tam poszedłem. Mam 0-2-0. Cienko. Ale no, mam najlepszą farmę. Bronze player. No niestety. No, padł mój brat. O! Nice, ale tam niestety nie, bo właśnie idzie. O, no i pięknie, jeszcze go zabiła. Mi to w sumie już chyba się nie opłaca tutaj samemu stać na tym. Na tym bocie, no nie radzę. Nie radzę, nie. Nie, Ari, nie! Dobra. Nie no, kurde, serio teraz? Double. Nice. Trochę teraz to zrąbałem, bo no niestety ona miała tutaj swoje ulti, wypruła do przodu i moje kują niestety nie trafiło. Kurde, nie no, cienko mi idzie, kompletnie cienko. O matka, w sumie no fakt, dawno nie grałem na tej pozycji i teraz to trochę partole. Ale postaram się jeszcze jakoś tutaj to, że tak powiem, no wyciągnąć te staty na lepsze. Ale bod nie padł, prawie nieruszony. Co prawda Elis mi później tutaj pomogła, no ale wiadomo, że to pomoc musi być. Nie miałeś szans. Widać, że tutaj no niestety ciężki meczyk, bo gdyby Elis no trochę pomyślała i wzięła tego supporta, to by było lepiej. Teraz wszystkie miniony mnie leją, więc chodźcie tu taką grupkę.
Pięknie. O, tutaj widzę, że Kazik już na mnie się napalał. I czy będzie chciał? Właśnie, będzie chciał użyć kół. Ja, znaczy nie wiem, czy tutaj zostać, czy się cofnąć, bo widzę, że Elise tutaj idzie. Chyba. Nie no, Rafu, tutaj idzie mój brat. Tutaj postaram się go jakoś z daleka zharasować. No ale jego Lysing mnie dobija. Od drugiej strony idzie, tu trochę postaram się tak zrobić, żeby mnie tu atakował. Bierz go. No, nice. Ja użyłem po prostu E, no i Kazik tutaj nic nie mógł zrobić, chociaż no damage ładny mógł mnie zabić, ale mu się nie udało. Nie idź, chociaż nie, jest was tam kilku, dobra, więc możecie, jeżeli ona go właśnie zestunuje, to możecie Rengar. Dobra, jeszcze to kupimy. Tutaj kilka potek. Tutaj widać, że gonią Rengara, no ale niestety, no, już go nie dogonią. Dobra, to ja się może przejdę na mida, co? O, tutaj widać, że to nie, no, ale użył swoje ulepszenie użył na W, więc po prostu mu dało tylko HP, więc no właśnie, tutaj Elise ma łatwo, żeby uciec, więc ja tu spuszczuję tego mida. W ogóle Dravena nie widziałem. Nie no, Ari idzie. Mogłem użyć E na to jej powracające kło, no ale... Nie no, ona ma za duży damage tutaj mnie, że tak powiem, rozwali. Chociaż gdybym miał Lifesteala, nie byłoby jej tak łatwo. W sumie to może poszedłbym sobie blue zrobić. Albo w sumie zostanę. No i właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłem, że... Nie, widzę, że tu się czają się obydwoje. Fizz jeszcze dodatkowo za mną biegnie. Biegnie za mną. Idę. Postawię wardzika, ale... Nie, ja tu jestem, ja jestem wyżej. KS. Kurde, chciałem XD napisać, a jeszcze użyłem flasha teraz, no trochę to spieprzyłem. Kurde. Dobra. Nieważne, dobra, puszyjemy to. Ja tu włączę W. Dobra. Epic cast. No, to było naprawdę ładne. Z mojej strony ten cast, ale no braciszek nie będzie zły. Nie no, Rengar wziął na naszą wieżę na tym... Na bocie i będzie pewnie dalej puszować, dlatego ja się wrócę. No właśnie, mówiłem, że będzie dalej puszać, dlatego ja się wrócę, kupię to. I kupię to, i jedną potę, i lecę do niego. Co ja mógłbym ulti włączyć, tak, włączę ulti. Tutaj widać, że dość mocno puszuje i chyba ją raczej rozwali. Bo przez to jego Q niestety już, no, nie uda mi się nic zrobić. Zniknął, dobra. Ale rzucił się na Xerata, więc tutaj przeżyłem. Rengar chyba ucieknie, albo po prostu... O, właśnie. Myślałem, że to wykorzysta, że jest w krzakach i rozwali Xerata, ale no nie wykorzystał tego. Sfarmimy sobie to na Q. Przydałoby się tutaj teraz smoka zrobić. No
Dobra, idę tam do was, idę. Tam Kazik się na was czai. Za 30 sekund mam ulti. Na szczęście, kurde, nie, dlaczego ja? No ja nie mogę, nie wierzę. Użyłem E akurat wtedy, kiedy kulka od Ari powracała i ona potem mnie złapała na swoje E. No, Draven lekko fitnięty. Dwa razy go fitnąłem. Dwa razy mnie zabił kozak. Dobra. Oczywiście to, że mnie zabił, to był mój błąd. O, Elise. O! Nice. Elise to w ogóle jest ostatnio dość mocny champion. Zwłaszcza w jungli. Myślałem, żeby sobie ją kupić, ale najpierw to muszę runy w ogóle sobie kupić, bo nie mam kompletnych run. Tutaj Rengar widzimy zniknął trochę z mapy. Tutaj go postaramy się trochę ubić. Bierz. Idzie tamtędy. Tam musi ktoś być. No niestety, no KS, no. Ale mówiłem, że nadrobię. Co prawda trochę tutaj poksułem, ale no nadrobiłem. O, a tu widzę minionki ładnie już spuszowały. Kurde, widzę, że tu Xera też już miniony puszuje na skilla. O, nice damage. Niestety, kurde, tutaj moja bariera nie zadziałała dobrze. Czyli tak jak chciałem. A co ja robię? Stoję? Tobie? Idę ich zabić. Weź tu. Ja nagrywam. Mama się spieszyła. No możesz mi zrobić. Mama się tu spieszyła, kiedy się dowiedziała, że nagrywam. Bo ogólnie u mnie jest tak, że mówię mamie, że nagrywam i ona wtedy jest, że tak powiem, no nie wchodzi mi tutaj do pokoju, żebym mógł sobie spokojnie nagrywać. A teraz no nie wiedziała, że nagrywam. No i się tutaj nabiła, że tak powiem. Ale no kurde, serio. Serio, tego mobka też musiałaś mi zaksuć? Kto? Masz najgorszą farmę, co ja mam powiedzieć człowieku? O, tutaj Fizz idzie, widzę. Więc też się do nich tutaj przyjdzie, tam jeszcze. O kurde, to było trochę niepotrzebne z mojej strony. Ale Ari tutaj chyba nie ma nic. Znaczy, widać, że jestem szybszy od niej, dlatego Ari sobie po prostu odpuściła. Nie wiem, co masz zrobić, masz po prostu, nie wiem, grać. Masz ulti, ale nie masz many. Czekaj. Ja chcę ulti odpalić, ale no nie mogę. Nie mam many. Kurde, to było niepotrzebne. Ej, co, uciekniemy im? Ej, nie no. Dobra, mam ulti. Weź no, jak już przy tym byśmy to ulti odpaliłem. Not today. O lol, udało nam się. Dobra, mamy już końc Stasticka, teraz będziemy robić raz Whispera. Tam widzę
ładne placy, double lecą, shootdowny lecą, wszystko leci. Kurde, 37 do 3. O, Rengar zabił Rengara. Rengar kontra Rengar. Kto wygra? Rengar. Nice. Dobra, 230 damage'a mamy. Pięknie się teraz czyści. Tylko teraz hity mogły. Teraz hity mogłyby trochę częściej wchodzić. To było ładne. Z mojej strony. Pójdę sobie po red. O ile oczywiście jest, jeżeli... Nie ma. Dobra. No bierz. Mam lifesteala, więc tutaj red mimo robi. Palę sobie. Potem młody, cofaj się. Ja już do ciebie idę. Ulti mam za 18 sekund. Możemy jakiegoś playsa zrobić. Albo w sumie, kurde, i nie. Dobra, cofamy. A, nie Ari, nie dzisiaj. Oho, nice DMG. Wód? Ja tu piję sobie herbatę, a tu przychodzi obok mnie Kazik, no serio. Tam widzę, że się slejnują. W ogóle, on chyba blue robił. Tu Evelyn widzę... Oho, widziałeś ten damage? Jest moje blue. Dlatego sobie też zrobimy. Pyk. I może byśmy tam do nich się przeszli. Chociaż tutaj widać, że trochę... Och, ty w mordę się pojawił Kazik znikąd. No już niestety cię braciszku już nie mogą ratować. Znaczy, mógłbym biec, ale nie dobiegłbym. Ja z Kazikiem raczej szans nie mam. Chyba, że jeżeli on da swoje Q, to ja odpalę moje E w tym samym czasie, ale to by ciężko było. Ja tu się czaję, bo... Kurde, nie wiem, czy gdzieś skądś mi wyjdzie któryś, czy nie. Baron sobie stoi. Barona? Nie damy rady. Ale oni się chyba nie spodziewają, że Barona teraz będziemy w ogóle robić. Chodźcie na Barona. Ja tu sobie postoję. Ale tutaj widzę, że Rengara dorwał. Nie no. Tam jest jeszcze Draven. Kurde, mogą go... Właśnie. Zwardowali. Tutaj Fizz się czai. Kurde, oni tam wszyscy są. Nie podchodź, bo on wyskoczy na się. Oni się tu w ogóle wszyscy czają. Dobra, tam widzę, że młody skoczył. Nie wiem, robimy teamfighta, bo bym wtedy odpalił ulti. Dobra, odpalam ulti. Dobra, nice. Dobra, on go już dobije. Dobra. No, i teraz Barona by się przydało zrobić. Barona! Ej nie, no serio. Serio teraz... Dobra. Oni wolą pushować. Mniejsze o to. Ja w sumie mam 2-3k, więc się po prostu cofnę. Nie, młody, we dwóch go bierzemy, czy co? Nie no, nie masz tyle HP. To sprzedamy. I to kupimy.
Idziesz na niego? Tylko Rengar żyje. Dobra, czekaj, czekaj na mnie, trochę się cofnij. Bo to nie opłaca się. Nie, teraz nie. Zaliczą Ace'a i będzie po nas. Dragona, dobra. Mam nadzieję, że go rozwalę. Nie, no pewnie. Myślałem, że będzie ciężej. No, skoro mam Ice Yuta. No kurde! Tak, dobra. Tego się nie spodziewałem za bardzo. Kurde, nie no. Nie dasz mu rady. Albo w sumie jednak dasz. Kurde, nie no, zaskoczył mnie naprawdę. Nie dasz rady, idź z tego. Mogłeś sfarmić tego. Ja pierdzielę farma, nie no, ja tam chcę. Ej, nie! Elise, widzę, że tutaj się rzuca na Kha'Zix'a. Jezu, jaki ona ma damage, ale tutaj no niestety wchodzi Fizz. Ogólnie Draven to jest bardzo dobry... jak to się nazywa? Bardzo dobry... AD Carry, ale niestety go nie ma. Więc nie pogram. Ale to znaczy raz z nim grałem, czy nawet dwa razy i przyjemnie nawet nim się grał. Znaczy, czasami mi gdzieś, nie wiem, gdzieś w drzewa wlatywało, więc to było ciężko to złapać, ale przyjemnie nim się grało. O, chcę jeden na jeden z Fizzem. A ja sobie zrobię tutaj Reda. Ciach, Redzik mój. Kłócą się o Fizza. Nie no, przydałoby się Barona zrobić. Bo w sumie, czekajcie, nie no, u nich wszyscy żyją, ale widzę, że my tu mamy lepiej z farmą. Tutaj sobie Warda postawimy, dobra, i mamy Baronka. Pięknie ubity. Zwardowali tam. Dawajcie, robimy place'a. Kurde, to wszystko tak szybko leci, że ja w ogóle tego trochę nie ogarnąłem teraz. Aha, tutaj nie ma wieży, no to lecimy. Ktoś musi przytankować wieżę na midzie, żebyśmy mogli ją rozwalić. Tak, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą tutaj Ahri. Ej, przydałaby się ta wieża midowska, kto ją tutaj przytankuje? No i to było właśnie na tyle, jeżeli chodzi o ten meczyk. No i niestety nie udało, nie zdążyłem odpalić E, żeby się uchronić przed rekinem Fizza, ale wygraliśmy, udało nam się jej, pomimo tego, że grałem jak kompletna lama, to nam się udało. Dzięki wielkie za obejrzenie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, żebym zagrał jakiś czempem. Albo jeżeli chcecie zagrać ze mną, to też piszcie. No, no i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. The Master.